Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z GTA Online. Dzisiaj robimy sobie ekipowy zlot, ale uwaga, samochodów, tak sobie ekipowicze wymyślili, ja tu jestem normalnym uczestnikiem. Wymyślili sobie, że robimy zlot samochodów jako takich dobrych kandydatów na pierwsze auto dla średnio zamożnego Polaka. Ja sobie wybrałem BMW E30, który w grze nazywa się Sentinel Classic i zastanawiam się właśnie standardowo, jakie tutaj felgi do niego wybrać. Naprawdę mam ciężki temat z tym, co by tutaj pasowało, bo nie mogą być ani za drogie, no i też najlepiej by było, gdyby nie wyglądały najgorzej, no. Z tym autem kojarzy mi się coś takiego, jakaś taka felga. Już całość sobie zrobiłem, jakby dałem sobie na górze coś takiego, nie wiem, że do roboty jedziemy, to jakaś poziomica, albo nie wiem, co to jest w ogóle. Jakieś bagaże, że niby gdzieś jedziemy na wycieczkę. Też plechy nie pasują. To są w ogóle koła lowriderowe. Raczej takie felgi, no nie wiem, dam jakieś takie szprychowe może, co? Coś takiego, no. To mi najbardziej pasuje, nie mam pomysłu na to. I może damy kolorek jakiś taki, a na przykład takie coś. Możemy dać też tutaj, o nie, to już trochę za daleko, żeśmy trochę wystarczy. I dam tutaj nieprzyciemnione w ogóle szyby, takie o zwykłe. No bo jest to taka bieda wersja, powiedzmy, tego samochodu. I jedziemy teraz na spotkanko, moja fura wygląda tak, więc widzicie, no na spoiler było mnie jeszcze stać, więc sobie zainstalowałem, proszę bardzo. Jedziemy na spotkanko, gdzie oni są? Czekaj. Oni są... A, pod Tesco, ile ich tam jest, dobra. Jedziemy na spotkanko pod Tesco. Nie wiem, czy jechać zgodnie z przepisami, czy nie. Już w sumie zbliża się noc, zaraz będą chyba nocne wyścigi, nie wiem. Zobaczymy, co tam się wydarzy dzisiaj na zlocie. Dobra, dojechałem, dzięki. Ojej, dzięki za zaproszenie. Ujo, ile tu aut jest. Ja myślałem, że będą same E30. Widzę, że nadriftowaliście już koszami zakupowymi. Już nadriftowane. Ojo, ktoś crossfire'em przyjechał. Ja właśnie też tak zrobiłem, że tak jakby z ulicy. Dałem tylko spoiler i takie bagaże na dachu, nie? Audi się pojawiło. Ale ktoś tutaj futo zniszczył bardzo. Kto to takie zniszczony przyjechał? Czeka na blacharza pewnie. Ktoś chyba je przetunigował. No, chyba tak. Ej, what? Fajne te głośniki są. No patrzcie, jaki tutaj klimat. Jest takiego typowego zlotu młodocianych kierowców, prawda? Zobaczcie, są jakieś porozrzucane kosze na śmieci. Znaczy kosze zakupowe, nie na śmieci. Nie wiem, czemu one są w ogóle tak porozrzucane. No ale jedźmy od początku. Tutaj no nie jest tak jak w Fordzie, no nikt nie siedzi, nie stoi przy swoim aucie. Więc zaczynamy przeglądać od początku. Nie wiem, czy Subaru byłoby dobrym samochodem na start. Oczywiście osobiście kocham te samochody za dźwięk, są fantastyczne, fenomenalne, uwielbiam. Natomiast jako dla pierwszego kierowcy chyba bym nie polecił. Tak. Tutaj zaraz wszystko zacznie wybuchać. Jako dla pierwszego kierowcy chyba bym nie polecił tego samochodu ze względu na dość drogą eksploatację, ale pojawił się niestuningowany Sultan. Tutaj przyjechał kolejny Golf. Już tak trzeba przyznać, że na drogach Golf 2 jest rzadko spotykany. Golf 3 jest rzadko spotykany, no nie? Przynajmniej w moich okolicach. Nie wiem jak u was. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy... Nie wiem, ładę jakąś? Jakiegoś Fiata? Tego 120 chyba...
125p, czy 124p, nie wiem, nie pamiętam, jak się tam nazywał. Ten był taki w sedaniku, nie? Można by powiedzieć, że to jest to. Jest taki zardzewiały, jako pierwszy samochód. No nie wiem, ja bym nie wsiadłbym do tego. Podejrzewam, że za wódkę ktoś by to sprzedał. Za 500 zł, nie? Nie jeździłbym tym, na pewno. Dozbierać, pójść, popracować gdziekolwiek, kogokolwiek, te 5 tysiaków odłożyć i kupić coś normalnego. Tu mamy Hondzie, proszę bardzo. Jaka... O, a ja mam takie przebranie, zapomniałem o przebraniu, oni tu wszyscy poubierani są typowo zlotowo, a ja przyszedłem jak wieśniak, przepraszam chłopaki, już zmieniam mój styl. Czekaj, jak to się robiło? Muszę kurde przebrać moją postać. W ogóle mam darmowe te stroje z import export ekstra. Zobaczcie, że jest tutaj strój, kurtka PewDiePie'a. Bardzo spoko. Będę korzystał z tych gotowych strojów, bo one są całkiem spoko i z tego dodatku import export myślę, że będą pasowały tematycznie do naszego zlotu jak najbardziej. O, wezmę coś takiego wesołego, nie? Pewnie, że tak. Bardzo ładnie wygląda moja suka. No i teraz to ja mogę iść na ten zlot, a nie taki wstyd, jakiś opancerzony czy coś takiego. Wszyscy tak ładnie poubierani, jak wiesz, młodociani kierowcy, a ja jakiś nie wiem, jak jakiś dziad, nie? Bez sensu. Oni w ogóle zmienili miejsce, bo w miejscu, gdzie przed chwilą byliśmy, czyli pod Tesco, no były straszne problemy z trafikami. I pojechali chyba gdzieś indziej, chyba na parking jedziemy. Dobra, ja już się spróbuję do nich podłączyć i będę przeglądał ich samochody. Skończyliśmy na Polonezie, czy na czymś takim, nie? Czy na Fiacie? Zaraz zobaczymy. Gdzieś jadą chyba na górę, żeby były lepsze zdjęcia, żeby było lepsze światło. Tak, foty to jest ważna sprawa, a naprawdę chłopaki potrafią robić takie foty tutaj na tej wersji PC-towej, żebyś chłopie nie poznał tej gry, nie? Jakby, nie wiem, jakichś modów graficznych. Ale my nie gramy na jakimś 5M-ie czy coś, więc tutaj mody graficzne nie działają. Może jakieś shadery używają, nie mam pojęcia, ale foty naprawdę wyglądają nieziemsko, obłędnie. I jakbyście wbili na naszego Discorda, byście zobaczyli, tam ludzie wbijają wrzucają fajne foty. A jak nie chcecie wbijać na Discorda, mamy też taki swój specjalny Instagram 1% klub, wpiszcie sobie na Instagramie i tam macie foty ze zlotów. Nie tylko w takich, w których ja uczestniczę, ale też takich, które się odbywają bez mojego udziału. I też są mega fajne foty, jaram się bardzo, że takie fotki wychodzą z tego. A tutaj się tak ustawię na skraju, spoko. Mam taką otwartą maskę w tym BMW, ale to jest specjalnie tak zrobione, że jak stoi, to niby się chłodzi tak lepiej. No i proszę bardzo, teraz to już jakoś wygląda ta moja postać, nie? Zdecydowanie lepiej. Kurczę, uszkodziłem trochę zderza gdzieś. Nie szkodzi. Dobra, ile tu nas jest? Ej, słuchajcie, na sesji jest 30 osób, jest full, pełny skład na sesji, nie? Więcej się nie da. Jest bardzo, bardzo, bardzo duży zlot. Dobrze, zacznę od którejś strony. Przeglądnę sobie te wszystkie samochody. 30 aut, cały odcinek nam to chyba zajmie, nie wiem. Ktoś gokartem przyjechał. I gokart jako pierwsze auto, ciekawe. Dobra, jest Polonez, jest, zobaczcie, Volvo. Jakieś Volvo, no. W każdym razie wiecie, o co chodzi. Przyjechało sobie Scirocco. Jedziemy od tej strony może, nie? To jest chyba Scirocco, tak mi się wydaje. Bardzo fajne auto, jako pierwsze auto, chociaż jeszcze trochę drogie. Jak patrzyłem jakiś rok temu za Scirocco, to kosztowały po 45 tysięcy. Nie, nie rok temu, jakieś pół roku temu. To kosztowały jakieś 45 tysięcy używane modele, nie? Tak sobie wygląda ta furka w GTA. Mamy takiego już mocno, mocno takiego zardzewiałego. Nie wiem, nazwę to ładę. Volvo, nie wiem, czy jest. Ktoś jest w stanie dostać ten samochód. Myślę, że bardzo ciężko. Tak samo jak zresztą moją E30, którą przyjechałem. Przecież to też już taki samochód klasyk, nie? Nie wiem nawet z którego roku, jest chyba lata 90.
ciężko dostać takie samochody. Nie wiem, czy to się nadaje jako pierwsze auto. Dobra, jadę, bo tak naprawdę śpieszę się do tego samochodu. To jest imitacja mojego Crossfire'a tutaj w GTA. To jest ciekawe, ten samochód jest od samego początku GTA 5. Dodali go tutaj. GTA 5 wyszło chyba w 2000, pierwsza wersja GTA 5 wyszła chyba w 2008 roku, zdaje się? Nie jestem na 100% pewny. I wtedy kończyła się już, wychodziła jeszcze chyba w 2009 roku ostatnia linia Crossfire'a. No i jeszcze te samochody były produkowane, więc Rockstar postanowił dodać taką kopię do GTA. No i proszę bardzo, jest sobie, powiedzmy, Crossfire. Nawet nie wiem, jak się tutaj w grze nazywa. I też raczej nie jest to dobre auto jako pierwsze, bo pali nieprawdopodobnie. I tutaj mamy Honda Civic. Nie miałem do czynienia nigdy z tym samochodem. Nie wiem, jak on jeździ, jak on się prowadzi, jak ona się prowadzi. No ale jest popularne to auto, nie? Wśród młodocianych kierowców. Raczej było, bo teraz już chyba ciężko jest dostać takie modele, które mają karoserię i podłogę, prawda? Co tu się wydarza? Dobra, mamy jakiś samochód rodzinny. Można powiedzieć, to raczej nie jest Passat, nie? To jest jakby Ford Mondeo w kombi, coś takiego. Tylko że ten jest taki bardzo, bardzo szeroki, ciężko powiedzieć, czy to jest Passat. Raczej nie. Mini Cooper, to jest takie... Fiat 500 w cenie BMW. Chyba mamy ściągany dach. Jeszcze chyba nie mam żadnego samochodu w garażu, który ma ściągany dach. Ale tu jest ściągany. Drogie są ogólnie w eksploatacji ponoć te Mini Coopery. Czy się psują, czy się nie psują, to nie wiem, ale samochody są ogólnie fajne, podobają mi się, są takie, no, po prostu kompaktowe, malutkie, nie? Tu mamy... Co tu tak głośno? Pociągi, nie pociągi? Dobra, jedziemy. Tu mamy Tofu Delivery na Toyotę, Trueno albo Celicę. Nawet to malowanie jest takie, nie? Dwukolorowe. Spoko to wygląda. No i Golf. Ej, słuchajcie, Golfów jest chyba najwięcej, bo ja naliczyłem ze 3. Jeden jest tam z tymi kozackimi głośnikami. Nie pamiętam, żebym tuningował Golfa, a już na pewno nie pamiętam tych głośników, które on ma tam na dachu. No, wygląda to przekozacko. Doskonały samochód na tego typu zlot. Wyobrażacie sobie w rzeczywistości taki... Podjeżdża ci taki Golf, kolumny, wiesz, na dachu, przyjeżdża policja, się szybko zmywasz, nie, w razie co. A tak to puszczasz muzykę na całą. Wiesz, o co chodzi. Bez żadnego tuningu, bez żadnych udziwnień, bez niczego. Golf czysty, jedynie co, to ma takie żaluzje z tyłu. Zresztą to jest chyba jedynka, nie? Patrząc na te tylne lampy, raczej to jest Golf MK1. I tu mamy Subaru, to już żeśmy mówili, że tak średnio jako pierwsze auto. Dodge Charger, pierwsze auto, powodzenia. Powodzenia. Nie skusiłbym się. Co ty? Moje pierwsze auto? Passat B3, gościu. I utrzymanie jego, nie wiem, mogłeś, miałem wrażenie, że mogłem iść do mechanika, przynieść mu, wiesz, w wiaderku jakiejś ziemi albo kamyków, dać mu to i on mi w zamian naprawi samochód. Tak było tanio, w porównaniu do tego, co teraz mam. To nie wiem, co to może być za auto, to jest W. W rzeczywistości. Jakiś Lexus, może jakaś Mazda, nie mam pojęcia. I taki standardowy, bez żadnych udziwnień, bez żadnego tuningu, bez niczego praktycznie. Mamy dwie rury wydechowe, więc może jakaś sportowa wersja, jakieś 2.7, 2.5 silnik, coś takiego. Bardzo fajnie. Dobra, co my tu ma... Cześć, to jest... Ja pamiętałem nazwę jego, to jest Chevrolet Nova coś, nie pamiętam dokładnie. Czy SS? Jak... Nie pamiętam. Dużo tych różnych samochodów jest. Ciężko spamiętać te wszystkie nazwy. Tył mi coś przypomina. Nie El Camino, tylko... Coś innego. Nie pamiętam. Nieważne. W każdym razie Chevrolet. Też wielki silnik, nie? Nie wiem, ja bym nie chciał. To jest Infiniti. Chyba G35, jeśli się nie mylę. Albo Mazda jakaś, nie mam pojęcia też.
co to może odzwierciedlać w rzeczywistości. No, fajny samochód. Tutaj Scirocco, to już mówiliśmy. Znowu Golf. Raz, dwa, trzy, nie? Proszę bardzo. Chyba trzeci Golfik. Tutaj mamy VTK. Bardzo spoko. Mówię, nigdy nie miałem do czynienia z tym autem. Może ktoś z was ma to auto w rzeczywistości, to by się skumało i się by zrobiło teścik na vlogasku czy coś. Fajnie by było. Tutaj mamy moją E30, no i też mówię, że to raczej jest już samochód taki trudno dostępny. Jako pierwszy ciężko by było go chyba nawet naprawiać, tak mi się wydaje. Nie znam dostępności części do tego auta, gdy go też nie miałem ani chyba nawet nie jeździłem. Nie, jeździłem jedną driftową E30, ale z E30 tam już niewiele zostało. Kiedyś miałem taki event związany z Need for Speedem 2015 i właśnie tam jeden z driftowozów oprócz Sylvii S15 było właśnie BMW E30 i miałem okazję się nawet przejechać parę metrów, ale speniałem naprawdę. Było chyba 600 koni mechanicznych rzeźnia. I tutaj mamy znowu E30, ale tu już taki tuning ciekawszy niż nawet mój, dlatego że nie ma tu żadnych udziwnień. Nawet felgi są takie w miarę standardowe i no, jedynie co dodane to właśnie ten spoiler, nie? Samochód wygląda tak, poza oczywiście tą rozbitą szybą, wygląda tak, no jak dla pierwszego kierowcy, myślę, że idealnie, nie? Znowu Subaru, tutaj Audi RS6 albo A6. Jeszcze bardziej takie poszerzone. Też spoko, jako takie pierwsze auto mi się wydaje. Chociaż... ciężko. To jest kurde dobre auto, zobaczcie. Jako pierwsze. Co tam się wydarzyło? Coś tu się stało, bo słyszę, że wszyscy biegną w jedną stronę. What? Co tu się wydarzyło, ej? Czemu on tak się... zlagowało się? No i tak się czasami dzieje, no nic nie poradzisz. Corsa, tak? Opel Corsa, przypomniała mi się nazwa tego samochodu. Bardzo dobre auto jako takie pierwsze, nie? Opel jakiś taki nieduży. Wylot powietrza. Doskonale do lasu na jakieś rajdy. Ty, ale tutaj tuning gruby jest zrobiony. Nieźle. Tutaj Golf przerobiony. Głośniki na dachu, malowanie. Na pewno ostatnio przeglądałem sobie, ile kosztuje przemalowanie samochodu, wiesz, takimi foliami, które się nakłada na auto. No tak od 5000 wzwyż. Zależy od auta, jakie auto ma tam, ile trzeba, wiesz, poświęcić pracy na dostosowanie takiego malowania, nie? Tu mamy Fiata 500. No, spoko wygląda, nie? Jest git. Poszerzony taki trochę. To jest, on się chyba Brioso nazywa w GTA, nie jestem pewny. Jaki kokpit, to jest w GTA, te kokpity są śmieszne. Dobra, i tu mamy kolejną Corsę chyba. Dobrze mówię Corsa, nie? Opel. No i spoko autko. Tu je... No na pewno jako pierwsze auto, taki hot rod. Bardzo wygodny musi być, bardzo wygodna musi być podróż takim samochodem, zdecydowanie. Coś wspaniałego. Oszczędny 8-cylindrowy silnik V8. Tak, to doskonałe auto jako pierwsze. Myślę, że 90% wszystkich polskich pryszczatych nastolatków zdecyduje się na taki samochód. Jestem tego pewny. Tu mamy znowu Golfinę ze spoilerem. Z takim wydechem. Już bardziej taki tuning tutaj odwalony jest. No i Passat, kurde. No tego to nie mogło chyba zabraknąć. To jest oczywisty wybór dla każdego młodego, pryszczatego ziomeczka. Ale i nie tylko, bo przecież i Peugeoty są brane pod uwagę, samochody, które no, są tanie w eksploatacji, umówmy się, może nie jest to najwyższa jakość na świecie, ale generalnie tanio można te samochody i dostać, i w miarę tanio eksploatować, zwłaszcza silniki wolnossące, nie? Benzynowe, bo chyba diesle to... chyba nie...
wybuchowa sprawa. Jest tych samochodów trochę, zebrało się tu ludzi, bardzo fajnie. Robi się powoli noc, mam nadzieję, że wszyscy porobili sobie już foty. Ja zresztą też porobię foty, uwaga, i porobione. Sobie później coś z tego wybiorę. 3-sekundowy klip, nie wiem czy mi się uda. Jeszcze tutaj sobie pobiegam. Tu jakieś ciało leży, kurde, jakiś gangsterski ten zlot się zrobił, o co chodzi? Ja już przy tym świetle coś chyba nie zrobi fajnego zdjęcia. Lepiej jest taki zachód, co? Co nie jest zachód słońca? Może coś tam jeszcze z tego będzie. Stanę sobie przy tym Golfie. Szkoda, że malowanie ma to takie dodatkowe tutaj. Ten stoi tam na dachu. What the fuck? Tu się impreza robi, gościu. Pan Pipusław, co on tam ma za auto? To jest G, Infiniti G35? Tak? Czy to coś innego jest? Czy jakiś Nissan taki? Nie wiem, bo też tam są takie japońskie samochody, takie starsze, które są takie długie i... Ale nie pamiętam, co to była za imitacja, czego to... Mówisz? Też taki długi, nie? Taki sedanik. Możemy chyba powoli zjeżdżać. Co tam? Wow. Na plażę jedziemy? Tu się biją, kurde, ja dostałem za coś 2000, nieźle. No. Zaraz, jaka prasa hydrauliczna? Aha. I zobaczymy, który dalej poleci. Dobra, może być. Golfy będą fajnie latać. O, dobra. Dobra, na spokojnie. Patrzcie, jaki konwój. Ej, to jest chyba największy zlot, jaki zrobiliśmy na Discordzie. Zobaczcie, ile jest osób. 30 osób synchronicznie jedziemy sobie w stronę plaży. Tutaj troszeczkę są kolizje. No nie da się tego uniknąć, sobie wiecie. Są troszeczkę lagi, ruch uliczny i wszystko. Ej, szkoda, ja strasznie ubolewam, że na przykład w Fordzie nie możemy zrobić sobie takich zlotów, że jest tyle osób, nie? W jednym miejscu i możemy sobie, wiesz... jakieś takie spotkanko zrobić, wiesz, tyle samochodów ustawić w jednym miejscu i wszyscy siebie widzą, to jest niesamowite, nie? A dodatkowo słyszałem takie plotki, to są tylko plotki, nie traktujcie tego na 100% poważnie. Słyszałem, że ma być coś takiego, że ma być zwiększona liczba graczy dla konsol nowych, nowej generacji, czyli dla PS5 oraz Xbox Series X. Czyli ma być zwiększona do 64 albo do 60 graczy. Maksymalnie ma być na jednej sesji, wyobrażacie sobie? Jakby do tej pory nie było jeszcze za dużego zamieszania niekiedy na sesjach, no nie? 30 graczy to jest spoko,
ale 60 samochodów w jednym miejscu, myślę, że nowe konsole będą miały nawet z tym zadyszkę. Dobrze, wiecie co, ja tu trochę źle zjechałem. Musimy pojechać gdzieś tutaj i zrobić tutaj kolejne spotkanko. Mamy robić coś w rodzaju prasy, ja nie wiem, o co w tym chodzi. Więc gdzieś się tam ustawię z boku i popatrzę, co oni robią. I spróbuję się włączyć do tej zabawy. Dobra, jak oni się tu ustawiają? Chyba przy Passacie. Co tu? Aha. Czekaj, ja sobie stanę z boku i na razie popatrzę. No i teraz tak, jesteśmy ustawieni sobie w rządku. Znaczy ja tu na razie obserwuję, ale skorzystam z tej wyrzutni. I teraz jedna osoba będzie operatorem chyba. A druga osoba ma wskoczyć na górę? Tak dobrze myślę? Nie wiem, jak to wygląda, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Dobra, wsiadł. Okej. Teraz jeden. Aha, czekaj, bo to jest prasa. Na tym polega ta prasa. Wjeżdżają tam na dół i się prasuje. I chyba te samochody są wystrzeliwane. Wow. Chyba te samochody są wystrzeliwane do kosmosu. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, co tu będzie. Dobra, uwaga, pierwszy podjechał i... Ej, co się dzieje z tym autem? To nie... to chyba nie o to chodziło. Kurde, fajna prasa. Swoją drogą przydałby się samochód prasa do GTA, nie? Uwaga, podjeżdża następny. Nie może wjechać tutaj. Kurde, Honda, dawaj. Tyłem może. Co się z nim stanie? Wybuchnie chyba. O ja, a tu chodzi... O, ale poleciał! Ej, to chyba nie tak miało być. Patrzcie na to. Wszyscy w rządku chcą być pozgniatani. Tylko to zabraknie nam tych wyrzutni rakiet, nie? Samochodów wyrzutni rakiet. Patrzcie na to. Przyjechał w ogóle samochód koncertowy. Mamy taką nocną imprezę tutaj. Tutaj jakaś sobie muzyczka gra. Tylko chyba jest odwrócony w złą stronę. Ta czacha jest odwrócona w złą stronę. Dobra. Będzie zaraz kolejny Passat. O kurczę. Tym razem mamy już awaryjny samochód zapasowy. W razie jakby jeden za szybko się skończył. Teraz ustawił się w drugą stronę, więc... Ale jak on wsiądzie do tego auta? Przecież on musi tutaj, nie? Nie da rady wsiąść do niego. O dobra, jakoś wsiadł, zobaczmy. Passat znowu. O kurde, jak to rypnie zaraz. A nie rypnęło. Dobra, następny. Passat źle się ustawił. O, ten też wypadł. Chyba ciężko jest wyhamować na tym samochodzie. Dobra, czas na Corsę. Corsa też nie dała rady się utrzymać. A, czemu wysiadł? A, dobra, nie to nacisnął pewnie. Dobra, uwaga. O, co on robi? Pasz. Jak go zjadł. Ale przeżył, przetrwał. Dobra, mamy następnego. Tu jeszcze jeden przyjechał. Ile oni ich mają, ej? Zobaczymy, gdzie teraz poleci. W ogóle dobrze widzicie? Nie wiem, jest ciemno, kurczę. W nocy słabo widać, nie? A one wylatują w powietrze, te samochody. Wybuchają te, co są zgniatane. Dobra. Uwaga. I Subaru, uwaga. Ponoć da się bardzo, bardzo wysoko wylecieć, jak się odpowiednio naskoczy. Ile tu jest tych samochodów? Kurde, tu jeszcze jeden przyjechał. Jezu, patrzcie w ogóle na minimapkę. Ile tu typa jest. Strasznie dużo. Samochody w rządku poustawiane. Ekstra. I tu jeszcze, tu samochód koncertowy. Proszę bardzo. Szkoda, że noc, nie? Dobra, uwaga. I o, przeleciał. Chyba ciężko jest to wyhamować. Jeszcze Golfinę mamy. Dawaj, Golfina, teraz twoja kolej.
Ja chcę tam pojechać, ale nie wybuchnie od razu przecież. Chyba, żeby wziąć jakiś samochód, który nie wybucha. Nie? Na przykład jakiś pancerny czy coś. Ty, nie można podjechać pod to. O, znowu. Chyba ciężko jest podjeżdżać pod to tutaj. Trzeba mieć opony zimowe i zatrzymać się na tamtym samochodzie, nie? O, o! No i przeleciał. Ciężko jest. Dobra. Ja to zrobię inaczej. Ja tu wejdę. Zobaczymy, co się stanie. Ja chcę to zobaczyć z bliska. Okej, okay, uwaga! Nie wystrzeliło aż tak mocno, nie? Ale śmiesznie wyglądała moja postać. Ekstra. Przeżyłem też. Ej, tamten też przeżył. Dobra, jest następny. Ja chcę wyskoczyć, to jest fajne. Patrz. Znowu się nie zatrzymał. O, tutaj sobie stanę. Tutaj też można wyrzucać w powietrze, wiesz, ludzi normalnie, nie? O, jest crossfire. Uuuu, wybuch mnie niestety, eksploduje, szkoda. Tutaj impreza trwa w najlepsze. Fajnie to wygląda, zobaczcie. Ja tutaj na DJ-ce sobie jestem, cyk. A ci się tu wybuchają. No i to jest impreza. Zobaczcie na to. Kurde. Quiet!